Witam serdecznie, dzisiaj będzie troszeczkę mailowo, potem zaczynają się takie dyskusje, dlaczego tu nie ma żadnego obrazka albo czegoś, zawsze jest milej, zawsze jest weselej, ale yy, chciałbym dzisiaj przejść troszeczkę do maili, które do mnie dotarły i niektóre chciałbym yy, przeczytać, a będę ciekaw waszej Opinii, oczywiście, nie zapomnijcie zalajkować i nie zapomnijcie, przede wszystkim, skomentować tego, co usłyszycie w tej chwili, bo to jest ważne dla mnie. Ważny jest feedback dla mnie, a jak ktoś jest tu pierwszy raz, to tradycyjnie zachęcam, żeby zasubskrybować kanał, żeby przejrzeć te filmy, które są w zjawiskach nadprzyrodzonych, no i przede wszystkim, udostępnić je znajomym albo na różnych forach, czy grupach, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy kto jak będzie uważał. Każda opinia jest ważna. Każda opinia, powiem wam szczerze, jest dla mnie bardzo cenna. Więc przejdźmy sobie do maili, które dostałem. Powiem wam tak, że nie bez powodu w ogóle już prawie 2000 lat temu znane było takie powiedzenie po łacinie ono brzmi Nemo es profeta in patria sua, czyli takie powiedzenie: nikt nie jest prorokiem we własnym Kraju. Mniej więcej oznacza to tyle, że prędzej zauważą i docenią nasz sukces gdzieś za granicą niż praktycznie w najbliższym, w najbliższym otoczeniu. No i mi się wydaje, że też podobnie z różnymi obserwacjami UFO no i zainteresowaniem bardzo często czytamy jakieś tam relacje o podobnych wydarzeniach gdzieś w Meksyku, gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy nawet gdzieś tam za Uralem. No ale jeśli ktoś z naszego sąsiedztwa powie, że widział UFO, to pomyślimy sobie, że on tak naprawdę jest lekko świergnięty, prawda? Z miejsca w ogóle najczęściej zarzuca mu się jakieś kłamstwo, daje mu się rady, żeby poszedł sobie do psychiatry. No i z takim właśnie wydaje mi się, że typowym przyjęciem spotkał się też jeden z mieszkańców pewnego miasteczka, mieszkaniec Pomorza. Które ze zrozumiałych względów poprosił mnie też o taką anonimowość, ale przeczytam wam to, co do mnie napisał. Było to w 1990 roku, w czasie wakacji. Poszedłem do kolegi za garażę pod lasem. Mieliśmy tam niewielkie boisko, na którym graliśmy w piłkę. Był tam jeszcze tata kolegi, siostra i brat. Razem pięć osób. Świeciło słońce, na niebie było parę błękitnych obłoków, i w pewnym momencie zobaczyliśmy, że gdzieś na wysokości czwartego piętra pojawił się dziwny obiekt w kształcie ciemnego cygara z kolorowymi światłami po bokach. Dobrze to zapamiętałem, bo kończyłem właśnie ukradkiem palić papierosa i o mało nie spaliłem sobie z wrażenia palców. Tata kolegi powiedział, żebyśmy się nie poruszali i stali nieruchomo. Patrzyliśmy tak w bezruchu. Coś ciągnęło mnie, żeby podejść bliżej, ale obecni tam powstrzymali mnie. Po 15 minutach statek wzniósł się w górę i popłynął na zachód. Tata kolegi zabronił nam wtedy o tym rozmawiać pewnie wiedział, jak zareagują na to nasi sąsiedzi i znajomi. I dalej w tej opowieści: ów, mieszkaniec Pomorza, pisze coś takiego. W 2014 roku, a dokładnie 19 listopada o godzinie 20.30, przechodziłem koło naszego lasku zwanego Okrąglakiem w pobliżu placu zabaw i boiska, tego, przy którym widziałem pierwszy raz UFO. Mimo jesiennej i wieczorowej pory nie było ciemno, ponieważ przy bloku i przy ulicy paliły się lampy. W pewnym momencie zauważyłem, jak od strony okrąglaka biegnie w kierunku boiska jakaś postać. Nie był to ani pies, ani człowiek. Zwróciłem uwagę na jego szary, niczym stal, kolor skóry, dobrze widoczny w świetle pobliskiej latarni. Przestraszyłem się i szybko stamtąd uciekłem. Miesiąc później, 20 grudnia, również udałem się na spacer w stronę lasku. Było jeszcze całkiem widno. Nagle coś mnie tknęło, żeby dalej nie iść. Zatrzymałem się, i w tym momencie zobaczyłem stojącego na, ścieżce, stojącego na ścieżce szarą istotę, z dużą głową i wielkimi oczami. Stał z rozdziawionymi nogami, z krótkimi rękami wyciągniętymi wzdłuż wątłego ciała i gapił się tak na mnie ze 20 sekund. Ja też stałem, jak sparaliżowany. Po chwili obcy wskoczył szybko w krzewy po lewej stronie drogi. Zapamiętałem jeszcze dziwne jasne światło pod laskiem i jeszcze jaśniejszy, krótki błysk bez najmniejszego hałasu. Strach mnie ogarnął, zrezygnowałem oczywiście z dalszego spaceru i udałem się do domu. Następnego dnia coś mnie ciągnęło w tamto miejsce, gdzie spotkałem Szaraka. Chyba podświadomie chciałem go znowu zobaczyć. Kiedy zbliżyłem się tam powoli, poczułem nagle przejmujący strach, a z zarośli za ścieżką usłyszałem dziwny dźwięk jakby jakiś osobliwy, niepodobny do niczego głos. Pomyślałem zaraz o szaraku o tym, że może pozostawiony przez swoich na ziemi cierpi z tego powodu. Wracałem w tamto miejsce kilkakrotnie, ale widocznie w dzień obcy nie czuł się bezpiecznie i nie ujawnił się. Tajemniczy głos słyszałem jednak nieraz. Zarówno pod lasem, jak i w pobliżu boliska w zaroślach. Po spotkaniu z istotą pozaziemską moje życie zmieniło się diametralnie. Wychodząc z domu, choćby na papierosa, zawsze bezwiednie spoglądam w niebo. Zauważyłem, że od momentu spotkania z obcym widzę dziwne i niezrozumiałe zjawiska na niebie i ziemi, na przykład 7 stycznia bieżącego roku. Wychodząc, koło godziny 5.05 do Łazienki, zobaczyłem kątem oka przez okno dziwny obiekt na osiedlowym, nad osiedlowym parkiem przy boisku. Dysk wisiał nieruchomo, jakieś 5 metrów nad drzewem. Był szarego koloru i nie paliły się na nim żadne światła. Po chwili zniknął. Kiedy wieczorem poszedłem na spacer w towarzystwie mojej mamy, dostrzegłem na śniegu między parkowymi drzewami obok ławki widzianego przeze mnie wcześniej szarego. Uświadomiłem sobie, że jest to już trzecie moje spotkanie z tą istotą. Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę, a następnie pochylił się i zniknął. Moja mama niczego nie zauważyła, a ja nie próbowałem nawet zwracać jej uwagi na to, co sam widziałem. Jestem przekonany, że z czasem uda mi się zdobyć niepodważalne dowody na istnienie moich kontaktów z obcymi. Ciekawe, czy wówczas będę mógł powiedzieć o sobie, parafrazując łacińskie powiedzenie, jestem Prorokiem we własnym kraju. No a ja Wam powiem, że ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat, ponieważ z tego wynika, z tego maila, który otrzymałem, wynika, że po prostu tego typu zjawiska również zdarzają się w Polsce. Nie tylko w Meksyku, nie tylko gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, w Rosji czy gdziekolwiek indziej, ale w Polsce również. Ciekaw jestem Waszych komentarzy, powiem Wam to całkowicie uczciwie, dlatego że, dlatego, że, tak jak powiedziałem, no, każdy komentarz jest cenny, każdy komentarz jest ważny i no, im więcej nas, tym na pewno więcej informacji na kanale będzie się pojawiać, bo, tak jak mówię, ten kanał jest dla Was i te informacje. Są dla Was, dla tych osób zainteresowanych. Także wdzięczny jestem za wszelkie komentarze, a przede wszystkim wdzięczny jestem za lajkowanie, subskrybowanie kanału i udostępnianie filmów z tego podcastu i z tego kanału wszystkim znajomym i na portalach różnych, na portalach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy gdzieś tam, gdziekolwiek indziej, w jakichkolwiek grupach dyskusyjnych jesteście. Bo im będzie nas więcej, tak jak powiedziałem, tym mamy większy zasięg. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło.